Prostokąt przedstawiony na rysunku został częściowo pomalowany. Jaki procent prostokąta został pomalowany? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zauważamy, że nasz prostokąt tutaj ma długość 4 kratki, a poziomek, jak policzymy, mamy 10 kratek. Więc pole prostokąta to jest bok razy bok a razy b, 4 razy 10, to jest 40 takich jednostek, 40 kratek. Zauważamy, że pełna kratka ma pole 1, więc mamy tutaj 4 takie pola. Ale jednocześnie widzimy, że dwa trójkąty to jest w sumie 1 kwadracik. Więc teraz policzymy te białe części, więc napiszę pole y, białe, no i liczymy. Tu już mieliśmy niebieskich cztery części. Tu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 jednostek tych białych kwadracików. No ale nas interesują pokolorowane, więc napiszę pole kolorowe. Pole kolorowe, no to to jest 40 minus 14. Więc mamy 26 jednostek. No i teraz spróbujmy to zrobić dwoma sposobami. Pierwszy sposób to po prostu zauważamy, że pole kolorowe to jest 26 z 40 i razy 100%. No i teraz coś tam poskracamy i otrzymamy wynik. 4, jeszcze i 10 się skróci. Na 2 tutaj mamy 5, tutaj mamy 2. Jeszcze 2 i 26 skrócimy. To widzimy, że tutaj będzie 13. 13 razy 5, 50, 60, 65%. Drugi sposób polega na ułożeniu proporcji. Cały nasz prostokąt, czyli 40, to jest 41 jednostek, to jest 100%, czyli nasza całość. A szukana część pomalowana, 26 jednostek, to jest x. Mnożymy to na dwa skosy lub na jeden. Ja lubię to mnożyć na jeden skos, więc zrobię po swojemu. Mnożymy liczby, które są po skosie. W tym wypadku 26 razy. 100% i podzielić na 40%. Jak sobie poskracamy, nie wiem, czy widzi, że to jest w zasadzie to samo co na górze, otrzymamy ten sam wynik 65%. Więc zaznaczamy odpowiedź B.